przez ściany chłopa napierdzielam. No to niezły serwer. Chłopa przez ścianę nawalam. Pozdro, dobra, cykombańka. Cykombańka typowi. Dobra. Dobra, pozdro. Pozdro, byku. Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z cheatowania. Po ogólnie naprawdę długiej przerwie, bo no nie wiem, ostatni film z cheatowania, który wstawiłem, był jakieś, nie wiem, minimum pół roku temu, więc naprawdę długo tej serii nie było. Ogólnie po powrocie pomyślałem sobie, że będziemy grać sobie tutaj na serwerze Cormax. Cormax.pl gra tutaj tak średnio po 40-50 graczy, więc naprawdę myślę, że spoko liczba, można sobie pocheatować. Nie jest to jakiś serwer duży, przez co nie ma jakiegoś dobrego anti-cheata, ale to nie jest też taki serwer, gdzie po prostu nie ma żadnych graczy. Macie na starcie sobie tutaj kit VIP-a. No i w ogóle też na starcie serii chciałbym was poprosić o łapkę w górę, bo wiem, że dużo osób po prostu bardzo tęskniło za cheatowaniem. W ogóle texture packa wam dam, no nie wiem, w sumie kurde, strasznie to jest fajny texture pack, więc tak myślę, że na 350 lajków, nie? Trochę będziecie musieli się wysilić, żeby jednak te łapeczki wbić. No i będziemy grać sobie to, jak mówiłem, na serwerze Cormax.pl. Będą też z tego serwera streamy. No jak tutaj po prostu administracja będzie mnie cały czas banować, no to po prostu zmienimy serwer, aczkolwiek mam nadzieję, że ta seria jakby na tym serwerze będzie trwała jak najdłużej, bo no jest to spoko serwer, nie ma jakichś takich, wiecie, setów 6-3 i w ogóle, więc to jest naprawdę spoko, że to jest taki czysty Minecraft. I ogólnie ja trochę tutaj cheatowałem na live'ie. Na live widzowie troszeczkę cheatowałem, w ogóle, nie wiem, tak, mówiłem już o texture packu, tak, 350 lajków, więc pamiętajcie, żeby łapeczkę w górę zostawić. Napiszcie komentarz, nie wiem w sumie, jaki możecie napisać komentarz. Nie wiem, możecie napisać jakieś tagi swojej gildii, jak chcecie ze mną sojusz na tym serwerze. Ja w ogóle tutaj prawdopodobnie założę jakąś gildię z widzami. Nie wiem generalnie, jak to się potoczy, ale spoko by było, jakbym miał gildię z widzami i po prostu moglibyśmy sobie tutaj grać nawet poza streamami. Odpalę sobie jeszcze w ogóle nukera, właśnie, nukera polecam wam odpalać na 3-2. Ja takiego nukera odpalałem na live'ie i w ogóle mnie nie panowało, więc naprawdę spoko. Tutaj chyba za emeraldy się to wszystko kupuje, to jest jakiś sklep, kupowanie przedmiotów. Nie, to się kupuje za monety. Kurde, ja muszę też obczaić trochę ten serwer. Okej, dobra, czyli tutaj, a jest coś takiego jak sell all. Ja dupia, sprzedałem moje koksy. Pozdro, pozdro. Dobra, nie polecam wam widzowie tego robić, jak macie jakieś itemy. Ale efekty, efekty kupuje się za bloki M. Dobra, no to myślę, że chyba. Nie, dobra, wiecie co? Ja sobie odłożę, kurde, nie mogę do Ender Chesta odłożyć. A mogę tutaj? Nie, nie mogę. Dobra, bo ja generalnie pomyślałem sobie, że po prostu wezmę sobie, odpalę wszystkie dropy, odpalę sobie nukera. Dobra, halo? Nukerze, działasz? Dobra, działa nuker i zrobię wam po prostu cięcie, pokopię sobie troszeczkę itemków i po prostu, wiecie, będę sell all cały czas wpisywał, przez to po prostu będę zyskiwał ten hajsik, no i pokupuję sobie jakieś dobre sety, no i co, widzimy się po cięciu na War PvP. Dobra mordy, a więc wracam po cięciu, no i generalnie troszeczkę sobie tutaj pokopałem, nawet nie jakoś mega dużo, bo w sumie tutaj jak sobie zobaczycie, no to tak naprawdę troszeczkę poszedłem w prawo, trochę w dół i nakopałem sobie łącznie chyba tam, z tego co pamiętam, 3 koła końców, coś takiego, ale generalnie również dropnęły mi 4 premium case'y. Nie wiem w sumie co dropi z case'u. O, tutaj jest nawet drop, o kurde, nawet spokój temy w sumie. O, no i widzę, że się tutaj jednak pomyliłem, jednak są miecze, jednak są sety 6-4, są nawet miecze 7-3, no ale to w sumie takie same jak na KHC, no, znaczy na KHC nie ma tych setów, nie, ale dobra, okej, okay. Robię opening i zobaczymy co mi tutaj dropnie. O kurde. No i pierwsza skrzynka i miecz 7-3, nie? 7-3 i już budki z seta 6-4, więc naprawdę spoko. Ogólnie prawdopodobnie... Aha! Dobra, dwa premium case'y równa się już cały set. Nie no, tak naprawdę brakują mi teraz tylko sponie. Tylko sponie 6-4, a w dodatku jeszcze, jak se zobaczycie w sklepie, to takie sponie kosztują tylko 500 monet, więc nawet jak mi nie dropną, to i tak jest kozak. Jeszcze mam dodatkowo zapasową banię 6-4, więc w ogóle też kozak. Dobra, kolejny case'ik. Dobra, to jakieś bloki, więc tak trochę średnio. No i klata zapasowa, dobra. No nie jest jakoś mega super, ale generalnie skoro te sety są Unbreaking 4, to w sumie pomyślałem sobie teraz, że bez sensu. W ogóle ile kosztują te efekty? Siła 2, 4 minuty. Nie, no dobra, bez sensu teraz robić sobie wciul tych setów. Po prostu sobie teraz zrobię tak.
Zaraz, to sobie wezmę tutaj sklep. I teraz potrzebuję tak, dwa razy spodnie. Dobra, okej, to są 4, 3. Dwa razy spodnie i raz butki, dobra. I raz jeszcze buty 6, 4. No i tak naprawdę mam wszystko. To jeszcze mam jakieś zapasowe sety. Może sobie jeszcze wezmę tutaj Ender Chesta, akurat mi dropnął. Odłożę sobie te jakieś beznadziejne przedmioty. Dobra, no i kurde, już w sumie mam itemy na klepę, więc naprawdę kozak. Jeszcze zobaczę, czy w sklepie jest jakaś panczerka, nie? Nie, w sklepie nie mam niestety żadnej panczerki. Ale jestem ciekawy, co z tej Pandorki dropi, nie? A dobra, jakieś gówno, dobra, to nieważne. Ej, ale w sumie, kurde, ja zapomniałem o tym, żeby w ogóle koksy porobić. Nie, dobra, ja sobie muszę wszystko ofnąć, widzowie, w sumie teraz. I sobie zostawię tylko jabłka i złoto i pokopię jeszcze te koksy, nie? Bo w sumie zapomniałem kompletnie o tych koksach i refilach, a to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz. No i teraz mi jeszcze zostało 1000 monet. Mam dwa sety 6-4 i jeszcze miecz 7-3 i... kurde, zapas monet, nie? No i to ja rozumiem. I nawet w sumie tych efektów nie muszę kupować, bo mam wciul potek, nie? Więc to jest akurat spoko. O, nie wyłączyłem chyba tego. Nie wyłączyłem diaksów, nie wiem czemu. Ale dobra. No, dobra, tyle na chillu mi wystarczy. Tyle na chillu mi wystarczy, myślę, na ten odcinek spokojnie, jak nie na więcej. Dobra, tutaj nie ma niestety żadnego workbencha przenośnego, więc sobie jeszcze skraftuję crafting. I ogólnie możecie jeszcze napisać właśnie w komentarzach, czy wolicie jakby oglądać tylko jak ja się klepię, czy również jakby jak kraftuję jakieś rzeczy i w ogóle. W sensie, wiecie o co chodzi, czy bardziej tylko klepa, czy również jak, nie wiem, zbieram jakieś przedmioty i w ogóle. No bo to też w sumie może być spoko całkiem do oglądania. Jak się tak ogląda, jak ktoś sobie ogarnia te itemki na tym serwerze, też to myślę jest spoko. Ale to zresztą wy możecie napisać w komentarzu, co wam się najbardziej podoba. Dobra, limity są 5-8. W ogóle też strasznie dziwne limity moim zdaniem. Nie wiem, pewnie chcieli być oryginalni, aczkolwiek no 5-8 jest totalnie gówniane moim zdaniem. Zresztą pójdziemy na spawna nawet. A to jest war PvP? No raczej jest, dobra. Pójdziemy sobie na PvP. Według mnie jest słaby limit 5-8, bo różnica pomiędzy jakby koksem a refilem jest ogromna, w sensie siły tych dwóch przedmiotów, bo wiecie, koks to macie nie, tak naprawdę nieśmiertelność przez 30 sekund, no chyba, że wam padnie bania, a refil to takie gówno trochę, nie, więc... No, więc tutaj jest strasznie mała różnica, nie? I to mi się nie podoba, ale nie wiem, możliwe, że po prostu tutaj grają takie nuby, że nawet tego nie będę zauważał i od razu mówię, że nie będę grał na killaurze na tym serwerze, bo z tego co pamiętam to chyba dostałem za to banicję na streamie wczoraj, więc wiecie, raczej tutaj nie będę tego używał. No i jeszcze sobie w ogóle włączę name tags. Dobra, show armor, show health. Sprawdzę sobie jeszcze, czy mi się nagrywa. Dobra, nagrywa mi się wszystko. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrywał w ogóle też odcinki z wizami, bo to też na pewno byłaby całkiem spoko rzecz. Dobra, szybkość 3. Jakaś niewidzialność, szybkie koło. Nie, no dobra, to jakieś gówno. Dobra, piję potę na siłkę, dwójkę. Dobra, i się wbijam tutaj na warpa. Jeszcze sobie muszę tutaj dobrać ten koksiki. Dobra, i lecimy się klepać. W ogóle jeszcze jestem ciekawy, czy jakby... jestem ciekawy, czy jakby on mnie hitnie, ja będę mógł uciec na spawna, nie? Jestem ciekawy, szczerze. Ale, no nie wiem, zobaczymy. On od razu chce mnie... Kurde, koło, on ma w ogóle knoka obsranego. Dobra, ale chłop zbytnio nie ogarnia, nie? Bo perełki ma... Jego perełki są naprawdę na strasznie niskim... Fuck! Nie, wpadłem, bo ja nie mam zbindowanych pereł. Bo ja mam pod kapslokiem normalnie perły. Dobra, chłop zlatuje. Dobra, jestem koks... Pa, chłop nie jest na koksie! Chłop nie jest na koksie, siema mordo! Dobra, walimy typeczka. Kurde, na dwóch sercach zjadł. Nie no, ale było blisko. W ogóle włączę sobie tutaj w myszce double clicka, bo przez to, że gram na click aimbocie, to muszę klikać, nie? Muszę klikać. Znaczy niby mógłbym odpalić sobie makiero, ale wiecie, to nie jest to samo. To nie jest to samo. Kurde, mam już połowę tego seta 6. Nie wiem, czy się nie wrąbałem, widzowie. Nie wiem, czy się nie wrąbałem, aczkolwiek on na pewno zjadł później ode mnie koksa, więc będę musiał go trochę tutaj odknokowywać. Troszeczkę będę musiał tutaj z nim pograć. Jezu, ale nie, chłop jest mega słaby. W sensie, on daje się tak jakby... Nie wiem jak to opisać, ale prawdopodobnie z nim wygram. Dobra, teraz. Dobra, chłop zjadł... A chłop zjadł dopiero ten. Pierwszego koksa? Jezu, no tak, bo on się dobrał na początku. Kurde. Zapomniałem o tym aż. Ale nie najgorsze... No, padła mi już bania 7-3. Kurde.
Ej, nie, widzowie, to jednak nie był dobry pomysł, aczkolwiek bardzo możliwe, że temu typowi zaraz padnie bania. Dlatego ja mam, wiecie jaki pomysł, widzowie? Ja mam pomysł, żeby po prostu poczekać, aż mu padnie koks i dopiero wtedy, żeby mu padła bania, nie? Bo wtedy to on totalnie nie będzie miał szans. Pa, 5,5 serca, padła mu bania? 2, 2, 6, nie, no dobra, nie, to była moja jedyna deska ratunku, widzowie. Teraz to ja mam już przedupione. Czekajcie, chyba że tutaj jakoś. Dobra. Okej. Pozdro. Pozdro. Ja pierdzielę. Na flyu se tak wyleciałem z beczki. Nie no, no to niezły serwer, widzowie. Niezły, niezły. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, widzowie. Nie wiem, nie wiem co się tutaj stało. Ja pierdzielę. Dobra, nie mam pytań, widzowie, czekajcie, biegnę na spawna. Biegnę na spawna, repnąć sobie itemy. Jak na tym serwerze tak o możecie sobie wylatywać z beczki. Ja pierdzielę. Nie, nie wierzę, nie wierzę w ten serwer. Czekajcie, mogę tutaj sobie... Kurde, mam auto armora. Ja pierdzielę, to jest coś pięknego. Repair, dobra, jest repair. Ja pierdzielę, widzowie. Jak tutaj się bijecie i możecie sobie tak o wylecieć z beczki. Pozdro. Pozdro, widzowie, totalne. Ile ja mam w ogóle jeszcze speeda? Jeszcze mam 40 sekund, dobra, to sobie jeszcze w sumie, kurde, szkoda mi na speeda wydawać. No ale w sumie strange to ja mam, dobra, to ja sobie tutaj rzucę jednego strange'a. Rzucę sobie tutaj. No speed jest jednak ważny, nie, więc albo kupię może na 2 minuty. Kurde, już mam trochę mało tych emeraldów, ale czekajcie, zobaczę w sklepie. 100 monet. Dobra. Gitara. Dobra, już mam wystarczająco wszystkiego. Dobra, siła 2. Aha. Kupiłem siłę 2, ale mi się... O kurde, wiecie jak na tym serwerze to działa gównianie? To... Pa! Chłop se na flyu wyleciał. Pozdro? Pozdro, mordo? Czyli... Aha, dobra, czyli tutaj wszyscy na tym serwerze cheatują, dosłownie. Dobra, czyli na tym serwerze, widzowie, pamiętajcie, żeby nie kupować efektów, dopóki wam się nie skończą, nie? Bo wtedy po prostu tracicie emeraldy i to jest bez sensu. Czekajcie, ja sobie teraz muszę nawet dokupić kolejne emeraldy, bo po prostu, no, zdupiłem mnie i straciłem. Chociaż w sumie nie spodziewałem się, że to tak tutaj może... Ej, w ogóle powiem wam, widzowie, że spawn jest mega brzydki. W sensie, nie, no, spawn jest... Nie, spawn jest ładny, ale drzewkarka jest brzydka. Mogli to o wiele ładniej zrobić, ale to w sumie... To w sumie już takie kwestie, wiecie... gustu tak naprawdę. Dobra, byczku, czy ty wbijesz na farpa PvP? Mam do ciebie takie pytanie, mordo. Siłkę 2 sobie jeszcze kupię. Najgorsze jest to, że oni pewnie są jacyś obsrani, no. Dawaj, mordo, wbijaj, wbijaj do mnie. Chodź tu, byczku. Schowek. No dawaj, mordo, klepiemy się. Tako. Ej, pa, on ma 6 koksów w EQ. Ej, możliwe, że jakaś wyższa ranga ma po prostu... Nie, no widzowie, oni się ze mną nie chcą klepać w ogóle. Masakra. Nie chcą się ze mną klepać. Chłopy się obsrały totalnie. Zobaczyły takiego kozaka, to się obsrały. W sumie ja też bym się obsrał sam siebie. O kurde, no i... Nie, dobra. Widzowie, to jest właśnie minus zmieniania wersji. Gdzie ja to mam? Dobra. Bo ja mam zbindowaną tą perłę i po prostu przez to... No, no i chłop jeszcze do mnie wskakuje, no. I gościu, nie wiem, jesteś dzieciaczkiem i tak typowi z ora mnie. W sensie, najgorsze jest to, że ja mam teraz tylko jednego przy sobie seta. Myślę, że na jakimś live'ie będę... No i chłop ma 6 koksów, nie? To jest dobry serwer, gdzie kurde ludzie mają więcej koksów, bo mają jakąś śmieszną rangę, nie? Co chłop odwala? Chłop... A, bo tam się da pewnie jakoś ten... Tam się da pewnie jakoś uciec. Byczku, ale ty nie uciekniesz ode mnie. Nie ma tak łatwo, mordo. Patrz jak ja go stryfuję. Ej, aż mi go szkoda, widzowie, szczerze. Aż mi go szkoda. Dobra, mu w ogóle zaraz będzie padał secik, nie? Z moim secikiem jeszcze w miarę dobrze jest, nie? Ja tutaj staram się jak najmniej, wiecie, się klepać. O, typowi padło. Typowi padło, siema byku. Kurde, nie zginął. Nie zginął, ale zaraz temu padnie secik. Dobra, padą bania. Dobra, chłopie, umierasz. Czemu on nie umiera? Ej, co to ma być? Ja mam strange'a, a chłop nie umiera. Ej, to jest jakiś posra, nie wiem, on ma jakiegoś seta, kurde, 10-3, czy nie wiem, o co chodzi. Dobra, nie no, widzowie, jest takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc ja tutaj troszeczkę
troszeczkę się poprzyglądam tej walce. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy dalej. Mam jeszcze całkiem dużo czasu efekty, więc... A, opylę sobie jeszcze tutaj. Kurde, nie! A, w sumie jakbym się wbił tam wcześniej, to mógłbym jeszcze go zabić. Ale oni strasznie głupio postępują, że w ogóle mnie nie klepią, nie? No nie! Zorał se chłop! Nie, zaraz, zaraz! Ja przez ściany go mogę bić! Przez ściany chłopa napierdzielam! No to niezły serwer! Chłopa przez ścianę nawalam! Pozdro, dobra, cykłambańka! Cykłambańka typowi! Dobra! Dobra, pozdro! Pozdro, byku! Pozdro, teraz tego napierdzielam! Będzie double kill, widzowie! Dobra, cykłambania! Zaraz buty mu cykają! Kurde, nie zginął! Ajajaj! Ale za to mam sety, za to mam sety, weku, widzowie! Ja pierdzielę, nie no! Pozdro! Dobry serwer! Jeszcze mi jakiś łuk dropnął. A nie, dobra, to jest mój flame dalej. Uj, miał sety 6-4? Dobra, kozacko, widzowie. Kozacko, ten chłop ma już totalnie przerąbane, ten panda. Tylko, że nadal nie chce jakoś tak, wiecie, mega dużo się z nim klepać, bo możliwe, że on ma całe eku wypełnione setami, nie? A u mnie niestety tak nie jest. W ogóle też po tej klepie zapewne skończę odcinek, żebyście nie mieli jakiegoś za długiego. Dobra, kurde, chłop miał już kurde loła, nie? Już go mogłem zabić. Dobra, zmienię sobie tutaj seta, bo kurde wyłączyłem. O fuck! O fuck, widzowie. Ale mam przerąbane teraz. Ale mam teraz przerąbane. Dobra, okej. Okej, dobra, znalazłem na szczęście buty, efekt. Dobra, muszę kupić sobie efekty. Nie, bo już nie miałem totalnie ten, spodni, nie? Już nie miałem spodni na zmianę, więc troszeczkę się obsrałem, ale dobra, temu typowi też zarapada set, więc no byczku, please, please. Dobra, padł mu koks. Teraz jeszcze set. No nie, no, kurde. Kurde, a miało być tak pięknie, widzowie. Pozdro. Pozdro. Pozdro, dwa ruchy. Włączacie flya, lecicie do góry i was nie ma. To jest właśnie serwer Cormax.pl. Pozdro. Ja pierdzielę. Nie, no dobra, widzowie. Chyba tutaj pora skończyć odcinek takim, wiecie... Nie wiem, no serwer, gdzie możecie sobie latać tak o, jak Superman. Możecie się poczuć jak Superman, jak gracie na tym serwerze, więc generalnie polecam do cheatowanka. Wbijajcie na streamy, jutro tak myślę, że... A nie, jutro jest poniedziałek, kurde. To jutro poniedziałek, to nie wiem w sumie, czy będzie stream. W sumie napiszę na karcie społeczności, zależy, widzowie, ile będę miał zadane. Wiecie, o co chodzi, to już druga klasa jest, więc trochę mam zadawane. No to chyba tyle, dzięki, że oglądaliście odcinek. A jak obejrzeliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: Cormax to totalne gówno. I elo.